Dzień dobry, serdecznie witam w poniedziałek. Jest fajnie, jest zima. We Wrocławiu ostatnim czasem jest po prostu cudownie. Słoneczko świeci. Słuchajcie, Ewangelia znowu znana. Pan Jezus dzisiaj mówi o tym przykładzie, o starych i nowych bukłakach, o tym, że starego wina nie wlewa się do nowych bukłaków, bo się rozwalają. Mówi o łacie, o tym, że nie przyszywa się do nowego ubrania starej łaty. Tak dobrze mówię, albo na odwrót. W każdym razie chodzi o to, że pokazuje dzisiaj Żydom, że nie chcą przyjąć Jego jako Mesjasza, dlatego że są przyzwyczajeni do pewnego rodzaju religijności, do pewnego rodzaju przeżywania wiary, w związku z tym nie są otwarci na nowe. I że nie da się tego, co było kiedyś, jakby odtwarzać dzisiaj, czyli tak jakby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Albo przyjmujemy nowe, to wyrasta ze starego, albo cały czas będziemy zbuntowani. I tak sobie myślę, że bardzo często ja w swoich komentarzach o tej Ewangelii, znowu to była taka Ewangelia, którą bardzo często wykorzystywałem do tego, żeby gdzieś tam, nie wiem jak to powiedzieć, no między wierszami powiedzmy, dokopać tym, którzy są, znowu, bardzo upraszczając, klasyfikując do jakiejś grupy, tak zwanymi konserwatystami w kościele, którzy nie chcą przyjąć nowości. Znowu, bardzo mocno mnie życie w tym roku skonfrontowało. I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj może warto byłoby powiedzieć, że ta Ewangelia nie musi wcale być interpretowana tak, jak to robiłem do tej pory, czyli właśnie konfrontująca tych zacofanych, kolokwialnie mówiąc, ale może ta Ewangelia jest też obroną tych ludzi, bo Pan Jezus pokazuje w tej Ewangelii ten mechanizm, który nie jest łatwy. On oczywiście bardzo chce, żeby przyjąć to, co jest świeżością, nowością w jego nauczaniu, ale z drugiej strony jest, on widzi bardzo mocno ten opór i to trudność. I zobaczcie, łatwo jest ponaparzać się z tymi, którzy nie chcą przyjąć nowości, którzy nie chcą iść do przodu w swoim rozwoju. Ale zobaczmy jedną czy drugą sytuację, kiedy życie nas zaskoczyło i zmusiło w nas do tego, żeby jakby na nowo spojrzeć na to swoje życie. To może być jakaś tragedia, to może być, nie wiem, komuś mogło się spalić mieszkanie, może ktoś umarł w rodzinie, to mogło być wyrzucenie kogoś z pracy, to mógł być jakiś zawód miłosny, to może być to, co jest dzisiaj bardzo częste w kościele, zawód tak zwanym kościołem instytucjonalnym, czyli te wszystkie sytuacje, które wymagają w nas na nowo spojrzenia na to, co jest naszą codziennością, naszym życiem i zobaczenia tego wszystkiego na nowo, zaproszenia do czegoś nowego. Niekoniecznie rewolucyjnego, w sensie, że odwracamy wszystko 180 stopni, ale w sensie takim, że ja muszę sobie zadać pytanie, jak ja się w tym nowym odnajdę, jak ja w tym nowym chcę się odnaleźć i chcę dalej być człowiekiem, który szuka szczęścia, w domyśle szukam Pana Boga, a na ile już będę tylko jak ci Żydzi z tej Ewangelii dzisiejszej, z którymi Pan Jezus często polemizuje, no uparli się, odrzucili Jezusa, odrzucili to wszystko, co On przyniósł jako nowe i no i się po prostu źle ta historia dla nich wszystkich skończyła, bo się skończyła rozejściem z Jezusem. I może dzisiaj rzeczywiście, zanim będziemy patrzeć na tą Ewangelię przez pryzmat innych, szczególnie tych w naszym mniemaniu zacofanych, w tych różnych płaszczyznach, o których mówiłem, to zobaczmy na siebie, na ile rzeczywiście jesteśmy świeży w tym w patrzeniu na to, co może być nowe w naszym życiu. Tak sobie myślę, nieprzyjemnie dla siebie, ale być może to, co uważamy za zacofanie w innych i jest konfrontujące dla nas, no bo jakoś musimy się do tego odnieść, może to jest jakieś wyzwanie dla nas, żebyśmy
zrobili w naszym myśleniu nowoczesnym, w myśleniu takim postępowym, miejsce dla tych ludzi, którzy nie chcą się zmieniać. I to jest już wyzwanie dla nas. Bo ta Ewangelia nie może być tylko o innych, bo ta Ewangelia nie może być, jak zresztą każda Ewangelia, każdy fragment z Ewangelii, momentem, w którym rozprawimy się w naszych głowach, w naszym myśleniu, czy w naszym otoczeniu z tymi innymi, z tamtymi. Bo to będzie tragedia, bo wtedy ona nas nie będzie zbawiać, ona nas nie będzie wyrywać z naszych przekonań, z naszych schematów, z naszych starego myślenia. Mówię to do was tak trochę się zacinając, dlatego że cały czas sobie w głowie myślę, jak bardzo mnie to dużo kosztuje i jak bardzo mówię to, co mówię, trochę wbrew sobie w kontekście swojego życia, że ja też nie wiem do końca, do czego Pan Jezus mnie prowadzi, z czego może stare znam, bo się do tego przyzwyczaiłem, bo jakoś to było częścią, jest częścią mojego życia, ale z drugiej strony nie wiem, do czego Pan Jezus mnie prowadzi w nowym. Jeśli Słowo Boże ma być żywe i skuteczne, a teraz czytamy list do Hebrajczyków, który o tym mówi, no to musi mnie to Słowo Boże przenikać. Tam jest taki ładny fragment, że przenikasz do szpiku kościa, więc gdzieś bardzo, bardzo głęboko do tego, do tych pokładów, których nie widać. No nie widać mojego szpiku kości, wy go nie widzicie, ja też go nie widzę, ale wiem, że jest. Jest gdzieś głęboko ukryty w moich kościach. A więc to Słowo musi być tak mocno rezonować we mnie, że wszystko się we mnie porusza. A więc nie mogę sobie powiedzieć, że ono jest tylko o tamtych i tak sobie usiąść na fotelu wygodnie albo przed komputerkiem i powiedzieć, no dobra, no to się obrażam na rzeczywistość, bo ci starzy nie chcą się zmieniać, bo oni nie są w stanie przyjąć Jezusa, albo, o, uwaga, to jest też ciekawy wątek, tak sobie teraz myślę, że bardzo często w tych naszych różnych pojedynkach, szczególnie w internecie, bo tam jesteśmy najmocniejsi wszyscy, bierzemy sobie Pana Jezusa jako taki symbol nowości i co? I bardzo często właśnie ten symbol nowości ma służyć naszym poglądom, naszej wizji świata przeciwko wizji świata innych ludzi, którzy według nas są zacofani. To jest straszne, bo to też jest grzech przeciwko drugiemu przykazaniu. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Jeśli Bóg jest, jeśli Jezus jest moim Bogiem, to Jego nie mogę wykorzystywać do tego, żeby walczyć sobie z ludźmi, którzy są mi nie po myśli. To jest bardzo ciężkie, bo Pan Jezus nie przyszedł konfrontować moich nieprzyjaciół, moich wrogów, moich przeciwników, ale Pan Jezus przyszedł zbawić mnie i każdego człowieka, to znaczy zbawić, to znaczy wyrwać z tego, co jest naszym niewolnictwem. Pamiętacie Żydów w niewoli egipskiej? Narzekali, że im tam źle, że no właśnie, że są ciemiężeni i tak dalej, ale kiedy w końcu Pan Bóg ich wyrwał z Egiptu i kiedy ta wędrówka ku ziemi obiecanej okazała się czymś bardzo trudnym, no bo wędrówka, no bo wyjście z tego, co jest starym zniewoleniem, no to zaczęli szemrać i szemrać przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Dlaczego nas wyciągnęliście z tego Egiptu? Przecież tam mieliśmy cebulę do jedzenia. Czujecie? Człowiek potrafi być tak perfidny w swojej niechęci nawracania się, czyli zmiany myślenia, że w pewnym momencie nawet zwykła cebula będzie dla niego pretekstem do tego, żeby sobie ponarzekać, bo to, co jest nowe, zawsze się wiąże z tym, że to kosztuje, że to boli, że jest nieprzyjemne. Wow, 9 minut gadania przeciwko sobie, to jest jakiś okrutny odcinek dla mnie, ale myślę, że to, co powiedziałem, nie jest moje, tylko bardziej Boże, w tym sensie, że przekraczające mnie. Ja bym tutaj rzeczywiście poszedł w taki odcineczek, w którym bym się poznęcał znowu tradycyjnie nad tymi wszystkimi, którzy nie chcą zmian. Okazuje się, że ja nie chcę zmiany. Okazuje się, że to ja jestem uparty, że to ja siedzę w Egipcie, że to ja jestem Starym Testamentem. Nie wiem, nie mam takiej śmiałości, żeby wam powiedzieć, zobacz to u siebie, ale może warto, żebyśmy rzeczywiście dzisiaj
pogrzebali w sobie, w swoim Starym Testamencie, z którego nie chcemy wychodzić, a Jezusem się tylko zasłaniamy wtedy, kiedy jest nam to wygodne, żeby komuś dosolić, dowalić, żeby nie powiedzieć dosadniej. Skoro wymagamy tego, żeby inni się zmieniali w swoim myśleniu starym w nowe, to może warto, żebyśmy my wymagali też od siebie zmiany myślenia i zobaczyli, że nie wszystkie nasze pomysły są super i najlepsze na świecie. To co, dobrego poniedziałku. No to taka duża dawka kopa duchowego, intelektualnego, a może i fizycznego, w tym sensie, że to będzie wymagało od nas jakichś decyzji na sam początek tygodnia, więc bierzmy się do roboty. Dobrego Wam życzę. Trzymajcie się i do widzenia we wtorek.